Dzień dobry Państwu. Jestem tu razem z europosłanką Danutą Hibner i Europosłem Panem Zwiewką. Ja zacznę od cytatu, a nie zgadniecie państwo, kto jest autorem. To dobrze, że opozycja zorganizowała wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim na temat zagrożenia demokracji. Jesteśmy w Unii, to jest także nasz Parlament. Kto tak pięknie? Kto tak pięknie twitował? Joanna Lichocka, posłanka PiSu, w grudniu 2014 roku, a cytuję, nie tylko dlatego, żeby powiedzieć, jaki to jest poziom obłudy w oskarżaniu nas, którzy nie inicjowaliśmy żadnych przesłuchań, a własnymi występami w Parlamencie Europejskim, ale przede wszystkim to jest taka różnica jak między prawdą a kłamstwem. To było wysłuchanie na temat sfałszowanych wyborów w Polsce. To jest tak ponure kłamstwo jak kłamstwem jest nazywanie katastrofy zamachem. Z takim kłamstwem dojeżdżali ludzie prawa i sprawiedliwości do Brukseli. Natomiast my mogliśmy jedynie wybrać lepszy czas nieuniknionej debaty w Parlamencie Europejskim bo czas, który był przewidziany wcześniej, czyli czerwiec, mi osobiście i na nie pasował, było to przed szczytem NATO i tyle łącznie ze szlifowaniem samego tekstu mogliśmy zrobić. Bo to jest różnica. Ta rezolucja jest świadectwem prawdy o Polsce, znanym, rezolucja Parlamentu Europejskiego jest świadectwem prawdy. Tego naprawdę się nie da ukryć, to jest doskonale znane po obu stronach Atlantyku i powinna być wstrząsem i ostrzeżeniem dla naszego rządu z dwóch przyczyn co najmniej. Pierwsza to 510 głosów, które opowiedziały się za krytyczną rezolucją o Polsce, bo tam są wszystkie kolory polityczne, z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem brunatnego i to jest drugi powód i ostrzeżenie, bo ten kolor brunatny, 160 głosów, był bardzo mocno obecny wśród sojuszników Prawa i Sprawiedliwości i nie mam tu na myśli nawet frakcji Le Pen, bo to są otwarci, zadeklarowani sojusznicy Putina, popierający i zabór Krymu, i inwazję w Donbasie. Ale tam rzeczywiście są faszyzujące postacie. Otwarcie faszyzujące postacie. W ogóle to jest dziwny zbiór ludzi. I takich sojuszników Polska naprawdę powinna się bardzo, bardzo wystrzegać. Niestety reakcje polskiego rządu źle wróżą. Bo to są reakcje obrażonego Bachora, to są reakcje pod tytułem Świat zwariował i nic nie wie i jest jeden nieomylny prezes. Je są reakcje również w postaci zniesławiania. Jestem dość mocno honorowany, ale trafiło na kogoś, na kogoś ktoś tak jak Leszek Balcerowicz jest tym wszystkim zahartowany. Tylko jeżeli się widzi rozmaite rzeczy we własnej skrzynce, to nie chciałbym, żeby Jarosław Kaczyński, który przywłaszczył sobie patriotyzm. I innych nazywa zdrajcami, dożył takiej chwili, jakiej dożył Nigel Farage, bo on rozbudzał nienawiść wobec obcych na Wyspach Brytyjskich i teraz zbiera owoce. To są naprawdę reakcje, które nic dobrego nie wróżą, bo to są po prostu tylko straty. Nie widzę żadnej korzyści z takiego reagowania. Zamiast opamiętania, mamy wyłącznie straty. Naszą rzeczą w Parlamencie Europejskim będzie, będzie jakby minimalizowanie tych strat, również strat budżetowych. bo wszystko to spada na polskie społeczeństwo. Grzechy są na górze, ale straty są na dole. Więc apelujemy do pani premier Szydło, by w sensie symbolicznym i realnym przywróciła flagę unijną w, w, w polskich urzędach. W sensie realnym dzisiaj w Bratysławie, dlatego że powinna być głosem zgodnym z polską racją stanu. Czyli głosem na rzecz szukania Solidarności Europejskiej w niepewnych czasach, a nie głosem o kontrrewolucji, rewolucji czy, czy jakichś innych zmianach traktatowych, które po prostu ośmieszają nas rząd, wpychają Polskę w osamotnienie. To jest ten najgorszy geopolityczny koszt, od któregośmy się uwalniali przez 25 lat. Koszt jest poważny dla przyszłego pokolenia, jeżeli będziemy brnali w ślepą uliczkę dalej bo nie znajdziemy sojusznika w postaci Orbana, jemu bliżej jest w tej chwili do Moskwy niż do Brukseli. To jest tak samo fałszywy wybór jak wybór Wielkiej Brytanii, która opuszcza, opuszcza Unię Europejską jako strategicznego sojusznika. A teraz Danuta Hibner o tym, jak się buduje zaufanie i jakie są koszty utraty zaufania. Na szczęście Wielka Brytania nie była kapitanem, także to, że zeszła z okrętu, nie ma dużych, nie będzie miało dużych konsekwencji. Ja bym chciała zacząć jednak od tego, że w przyszłym roku będzie 60 rocznica powstania integracji europejskiej i nie wiem, czy Państwo zwracali na to uwagę, ale nigdy w historii integracji europejskiej nie było takiego momentu, żeby tę ostateczną, tak zwaną finalitę politik, czyli ten ostateczny kształt Unii sformułować, bo Unia zawsze się zmieniała i zawsze reformowała. I to, co jest najważniejsze, że to było dlatego możliwe że fundamentem tych reform była jedność polityczna czy spójność polityczna a ta spójność jedność polityczna brała się stąd że inwestowaliśmy wszyscy w kapitał zaufania do Unii Europejskiej do swoich sąsiadów do członków do tego co robiliśmy razem inwestowaliśmy razem w coś co się nazywa kapitałem solidarności i tego dzisiaj brakuje i dlatego ten szczyt w Bratysławie jest taki ważny jeżeli uda się na tym szczycie sformułować Taki wniosek, rzeczywiście jesteśmy zjednoczeni. Rzeczywiście jest jedność polityczna i jest solidarność w Europie. Jeżeli Bratysława będzie tylko prezentacją, położeniem na stole bardzo różnych stanowisk i nie będzie żadnym wysiłkiem na rzecz jedności, na rzecz odbudowy zaufania, na rzecz solidarności, to myślę, że to będzie nie, nie, szczyt utracony, utraconej nadziei. I teraz Polska na tym tle. Ja myślę, że my ogromnie dużo ryzykujemy nie inwestujemy inwestując w jedność polityczną, nie inwestując w zaufanie, nie inwestując w solidarność, a właściwie rujnując to wszystko, co już Europa osiągnęła i ten Brak jedności politycznej, solidarności, zaufania to jest, on ma ogromne skutki dla nas, dla obywateli we wszystkich działaniach wewnętrznych, bo nie możemy osiągnąć razem tego, co wymaga europejskich rozwiązań, bez czego nasi obywatele nie czują się bezpiecznie i dobrze. I też nasza pozycja jako Unii, a przez to i także i Polski w świecie zewnętrznym, w świecie globalnym, dzisiaj bardzo, bardzo trudnym, pełnym konfliktów i wojen, także ta pozycja słabnie. I i ja myślę, że my najbardziej nierozsądną rzeczą, którą obecny rząd robi czy uprawia politykę, to jest pogarda dla takich instytucji europejskich jak Komisja i Parlament. Dlatego, że to są akurat dwie instytucje europejskie, bez których nie byłoby rozszerzenia 2004 roku, które były rzeczywiście bezkrytycznie, ja pamiętam przyjazdy tej wspólnej Komisji Parlamentarnej Elmara Broka do, do Warszawy i dyskusje, które mieliśmy I pamiętam tam co robił także Ginter Verheugen żeby do tego rozszerzenia dużego z udziałem polski rzeczywiście doszło wszystkie budżety i ta komisja w której ja byłam komisarzem od polityki regionalnej i moja walka także o budżet i o taką politykę która Polsce odpowiada potem komisja w której Janusz Lewandowski odpowiadał za budżet to były też działania komisji i to było też wsparcie Parlamentu Europejskiego indywidualne państwa członkowskie których czasem bezkrytycznie uważaliśmy za sojuszników na ogół ten budżet chciały ograniczać. Teraz skutki tego zniszczonego zaufania dzisiaj już są widoczne. To jest, myślę, po pierwsze, już budżet 2017 roku. To prawda, że po prostu nie wykorzystujemy środków, w związku z czym trzeba je było obciąć na, na przyszły rok. No ale to jest to się dziś przekłada na te planowane inwestycje, których nie będzie. Jest również od dwóch dni znamy pomysł Komisji Europejskiej na zmiany w obecnym. Budżecie. To prawda, że one jakby fizycznie nas w tej chwili nie dotkną, ale powstają tam mechanizmy, które będą ułatwiały jakby zabieranie pieniędzy z tych obszarów, tych niewykorzystanych w danym okresie i przesuwania ich do rezerwy, tak żeby można było inwestować w rozsądną politykę migracyjną. Też jeżeli myślimy o tym, co się będzie działo po 2020 roku i o tej polityce, która dla Polski nadal będzie ważna, myślę o polityce spójności, prawdopodobieństwo, że ktoś... Jest jeszcze będzie chciał swoje pieniądze, swoich podatników przeznaczyć dla, dla tych państw członkowskich, które dzisiaj jakby przodują w rozbijaniu jedności Unii Europejskiej. To prawdopodobieństwo myślę jest bliskie e, zeru. Ja osobiście przeżyłam prawie bardzo komentarz, nie wiem czy zauważyliście Państwo, komentarz prezydenta Hollande, który kiedy pojechał do Rumunii powiedział oto jest najbardziej proeuropejskie państwo członkowskie z tej części Europy. I w drugim punkcie powiedział im tylko przypadkowo, nie dołączcie do Wyszehrad, do Grupy Wyszehradzkiej. To było rzeczywiście dla mnie wielkie przeżycie i coś takiego się może wydarzyć i do tego my się dokładamy ale to jest rzeczywiście jakby trudne do uwierzenia, jak koszmarny sen. Jeżeli się rozpadniemy, bo nie będzie tej jedności politycznej w Unii, to się rozpadniemy na 28 czy 27 państw, które nic nie znaczą i w świecie globalnym, i które sobie nie radzą, bo to wszystko, co dzisiaj wymaga reakcji, wymaga reakcji na poziomie europejskim. I teraz konstruktywnie, ja myślę tak, że my Polacy możemy budować mosty, możemy być kimś, kto łączy, kto buduje jedność, europejską, bo ja myślę, że każdy z nas, jeżeli czasem trzeba głęboko po, poskrobać, żeby znaleźć to w środku, ale myślę, że każdy z nas gdzieś tam w sercu otwarcie na innych i solidarność sobie nosi, tego nas uczyła e, historia I, i na pewno potrzebujemy jak kania dżdżu Unii Europejskiej, co do tego nie mam najmniejszych e, wątpliwości. Myśmy do niej weszli nie przypadkiem, to nie było tak, że, że ktoś nagle coś powiedział i myśmy do tej Unii weszli. Myśmy weszli do Unii dlatego, że potrzebowaliśmy dlatego że było otwarcie mądre otwarcie z tamtej strony weszliśmy z ambicją ale najważniejsze weszliśmy do unii dlatego że unia była gwarancją nieodwracalności zmiany która w Polsce miała 25 lat temu miejsce i unia się nadal czuje gwarantem tej nieodwracalności i dlatego te debaty się odbywają i dlatego Komisja Europejska się troszczy martwi przejmuje tym co się dzieje w Polsce i dlatego Parlament Europejski chce o tym rozmawiać dlatego że oni się nadal czują gwarantami nieodwracalności tej wielkiej i ważnej dla nas wszystkich Polaków zmiany, która, która miała 25 lat temu miejsce. Kontynuując, proszę Państwa, ten tok wypowiedzi moich przedmówców, chciałbym słów kilka poświęcić pozycji Polski, pozycji Polski we współczesnym świecie, szczególnie w Unii Europejskiej, pozycji, którą z mozołem, ale niezwykle skutecznie przez minione lata, budowaliśmy. W czasie tego tygodniowej sesji w Strasburgu podczas debaty poświęconej rezolucji dotyczącej kwestii łamania podstawowych zasad demokracji w Polsce pan profesor Legutko w swoim niezwykle obraźliwym wystąpieniu, obraźliwym w stosunku do posłów obecnych na sali, obraźliwym w stosunku do instytucji europejskich. Powiedział, że to dziwne, iż przez minionych 8 lat jakoś nikt nie krytykował tego, co się dzieje w Polsce, a teraz nagle, kiedy rządzi w Polsce PiS, Parlament Europejski z takim krytycyzmem podchodzi do spraw, które mają miejsce w Polsce. Otóż chcę przypomnieć, zarówno panu posłowi Legutko, jak i państwu, że my w Unii Europejskiej jesteśmy ponad 12 lat. Przez 11 lat nikt Polski nie krytykował, a w ciągu tych lat rządziła w Polsce lewica, rządził w Polsce pis z samoobroną i Ligą Polskich Rodzin i rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL. Nikt przez tych 11 lat nie krytykował tego, co się w Polsce dzieje. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce działo się dobrze. Dlatego, że była zgoda co do podstawowych zasad naszej obecności w Unii Europejskiej, co do podstawowych zasad polskiej demokracji. Kiedy to zostało złamane, to nastąpiło niekrytyczne podejście, tylko podejście z troską. Na temat tego, co się w Polsce stało i na temat tego, co się w Polsce dzieje. I to jest pytanie, które powinni sobie zadać rządzący. Polska wypracowała w Unii Europejskiej pozycję lidera, chociaż przecież nie jesteśmy gigantem gospodarczym i nie byliśmy gigantem politycznym. Ale z Mozołem, naszą ciężką pracą wspólną, wszystkich Polaków, rządzących, tych, którzy na co dzień budują stabilność Polski, uzyskaliśmy tę pozycję zbudowaliśmy także z trudem, to nie było bardzo łatwe, to było bardzo trudne, pozycję takiego nieformalnego lidera państw naszej części Europy, także w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Co się stało w ciągu minionych kilku, wręcz kilkunastu raptem miesięcy? Otóż ta pozycja została kompletnie zrujnowana. Dzisiaj ze zdaniem Polski tak naprawdę, na serio, myślę, nie liczy się nikt Dzisiaj to my musimy walczyć o to, aby zechciano wziąć pod uwagę nasze polskie racje. Dzisiaj to my jesteśmy reprezentowani przez mniejszych. Otóż na dzisiejszym szczycie, nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w Bratysławie, w imieniu państw Grupy Wyszehradzkiej przemawiać będzie i prezentować stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej będzie przemawiał nie kto inny jak Viktor Orban. Ten sam polityk, który kiedyś mówił, poczekajcie, z tym przyjęciem Polski do Unii Europejskiej przyjmijcie Węgry, a Polska niech sobie tam poradzi, oni mają wiele problemów, kiedyś ich tam pewnie przyjmiemy. To wówczas Niemcy powiedzieli: w żadnym wypadku albo wszyscy razem, albo nikt. Gdzie jest dzisiaj ta solidarność? Dzisiaj ta solidarność została niestety przez rządzących Polską rozbita i to jest zasadnicze pytanie, na które musimy szybko znaleźć odpowiedź i całkowicie zmienić to podejście, by powrócić do podejścia jednego, jednolitego i solidarnego w stosunku do naszej obecności w Unii Europejskiej.